Dobrze. Moi drodzy, no to co, zaczynamy w takim razie. Ja nazywam się Katarzyna Rotter, jestem menadżerem marki Skin Mission, na co dzień skin ekspertem. Natomiast myślę, że tutaj jest dzisiaj takie towarzystwo, które już mnie zna, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie przejść do naszej prezentacji. Jako, że powiedziałam, że będzie mały spoiler, to tutaj jest zdjęcie z samochodu od Mateusza z naszą odżywką. Pochwalił mi się, że już ją ma. Słuchajcie, więc mamy te produkty, są gotowe, namacalne. No, chłopcy to mówili, że wygląda to bardzo fajnie, więc ja nie mogę się doczekać i też nie mogę się doczekać, kiedy wy je otrzymacie i przede wszystkim tutaj dacie mi pierwszy feedback i ocenicie je na swojej półce w łazience. Więc to ze spoilerów. Z dobrych wiadomości jeszcze, jutro na sklepie pojawi się Power Hyaluron, o który pytacie, czyli serum na kwasie hialuronowym, więc tak, będzie w sklepie, dlatego że wiele pań pytało, że brakuje im go do kolekcji zamówionych elementów. Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie, chciałabym to nasze szkolenie dzisiejsze podzielić sobie na takie kilka części. Pierwszą częścią będzie, powiem Wam o różnych takich nawykach, które według mnie są kluczowe, jeżeli chcemy rozmawiać o skutecznej pielęgnacji. Później poukładałam Wam według typów skóry, poukładałam Wam takie przykładowe sety, które możecie sobie wykorzystać, właśnie jeżeli jeszcze do tej pory nie jesteście pewne, czy rzeczywiście te produkty, które wybraliście sobie na sklepie są trafione. Więc przygotowałam Wam takie sety jeszcze z podpowiadajką, jak jeszcze lepiej dobrać do swojej skóry dany kosmetyk. I trzecią część zostawimy sobie na takie Q&A, czyli na pytania i odpowiedzi. Więc poproszę Was, żebyście w trakcie naszego spotkania pisały na czacie, jeżeli coś ma związek z danym slajdem, bądź po prostu nazbierało Wam się od ostatniego Zooma jakieś pytania, to proszę piszcie w czacie i ja będę na nie później pod koniec odpowiadała. Dobrze, zacznijmy sobie może od tego, że nawet najlepszy kosmetyk nie zadziała, jeżeli nie jest dopasowany do potrzeb Twojej skóry i jeżeli źle go aplikujesz. I nie wiem, czy macie takie doświadczenie, tutaj i panowie, i panie, że kupiliście kosmetyk, bo był mega reklamowany, tak, czy w telewizji, czy przez jakieś social media. No i okazało się, że u was ten kosmetyk nie zrobił żadnej roboty, że nie, w ogóle nie poprawiła się skóra. Ile razy pewnie tak w waszym przypadku było, tak? I dlaczego tak się zadziało? Zadziało się tak, dlatego że najprawdopodobniej ten kosmetyk nie był dopasowany do potrzeb waszej skóry. I gdybyśmy zebrały się, powiedzmy, w 30 osób i każdy z nas kupiłby ten sam kosmetyk, to daję wam głowę, że każdy zareaguje na ten kosmetyk inaczej i każdy będzie miał inną opinię tego kosmetyku. I tutaj na początek zróbcie sobie takie ćwiczenie, możecie je sobie zrobić na telefonie teraz w trakcie naszego spotkania, tak z ciekawości, możecie sobie je zrobić po naszym spotkaniu. Wybierzcie sobie, wpiszcie sobie proszę w wyszukiwarkę wasz ulubiony kosmetyk. Każda z nas ma taki kosmetyk. Oczywiście mam nadzieję, że w najbliższym czasie to będzie tylko Skin Mission, ale oczywiście na pewno macie na półce przeróżne marki. Więc wpiszcie w internet nazwę kosmetyku, który na chwilę obecną jest waszym ulubieńcem i zobaczcie, jaką ocenę ma ten kosmetyk. Ok? Tak z ciekawości. Możecie mi później na czacie wpisać, jaką ocenę ma wasz ulubiony kosmetyk. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak wejdziemy sobie w dany kosmetyk, który jest waszym na przykład ulubionym, ja sobie wpisałam mój ulubiony kosmetyk, który po prostu uwielbiam, uważam, że no, nie ma lepszego na razie.
I jak weszłam na ocenę tego kosmetyku, to okazało się, że w skali na 5 ten kosmetyk ma 4,2. I jakie było moje zdziwienie, mówię, to jest niemożliwe, jak ktoś może być z tego kosmetyku niezadowolony, jeżeli on jest taki genialny. Tylko, że właśnie, on jest genialny i ja daję piątkę, dlatego że on jest dopasowany składnikami aktywnymi, konsystencją do mojej skóry i dlatego on ode mnie dostaje piątkę. Ale prawdopodobnie są osoby, które kupiły ten kosmetyk i ten kosmetyk dla nich jest na czwórkę, na trójkę, tak? Dlatego chciałabym od samego początku, jak w najbliższych dniach otrzymacie do własnych rąk tę naszą linię Skin Mission, chciałabym, żebyście jak najbardziej personalizowali te produkty pod swoją skórę, również żebyście byli najlepsi, jeżeli chodzi o ocenę skór waszych osób, którym rekomendujecie te produkty, dlatego że chciałabym, żeby każdy z tych kosmetyków był prawidłowo stosowany, był stosowany do odpowiedniej skóry, tak żebyśmy mieli wspólny nasz sukces. I teraz, jak już wiemy, dlaczego pewne kosmetyki nie działają, to chciałabym Wam podpowiedzieć dzisiaj kilka takich informacji na temat pielęgnacji generalnie, które mogą Wam sprawić, że właśnie kosmetyk, który do tej pory z jakiegoś powodu nie działał, nagle zadziała, nagle odkryjecie go ponownie, tak? I teraz zacznijmy sobie może od takich elementów. Ja też stworzyłam Wam te slajdy w taki sposób, żebyście mogli sobie po prostu zrobić screena i żeby to po prostu mogło być ściąga. Więc w ten sposób rozpisałam te slajdy. I teraz chciałabym zacząć, o czym warto pamiętać. To jest, wydaje mi się, bardzo istotny slajd, więc zapamiętajcie go, ściągnijcie sobie go i przede wszystkim przekazujcie tą wiedzę dalej. Być może niektóre z tych elementów, nie, być może niektóre z tych tipów wydadzą Wam się, kurczę, to jest takie oczywiste, przecież ja to wiem, nie? Natomiast być może jest tutaj na tej liście jakiś element, z którego Ty sobie nie zdajesz sprawy, który według Ciebie jest mało istotny w Twojej opinii, a mimo wszystko w skali tej całej codziennej aplikacji okaże się, że on właśnie robi różnicę. Mogę Wam powiedzieć, że w doświadczeniu moim jako skin ekspertki, jak spotykam się z moją podopieczną, rozmawiamy na temat historii skóry, diagnozujemy tą skórę i w końcu dochodzimy do tego elementu, kiedy rozmawiamy na temat jej pielęgnacji. I ja proszę, żeby ona mi opowiedziała, jak wygląda jej pielęgnacja, cała rutyna, wszystkie ruchy, które wykonuje od rana, jak wstanie aż po pójście spać. I okazuje się, moi drodzy, że tam jest tyle chochlików, tam jest tyle grzeszków po trasie. I później, jak wprowadzamy te nowe nawyki, jak wprowadzamy nową pielęgnację, to nagle panie zaczynają mi pisać: Pani Kasiu, tyle rzeczy się zmieniło. Miała pani rację, to jednak był game changer i to jednak ma wpływ na tą skórę. Więc o tych game changerach. Ja to poukładałam w takiej kolejności od momentu, jak wstajemy rano, do momentu, jak kładziemy się spać. I teraz pierwszy element, który chciałam sobie. Jeszcze tutaj widzę. Osoby dołączają. Pierwszy element, który chciałam sobie tutaj z Wami umówić, to jest żel do mycia aplikujemy na wilgotną skórę i wilgotne dłonie. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żebyście, jak ja to mówię, nie myli się żelem na sucho. Czyli żeby tego żelu nie aplikować bezpośrednio na suchą skórę bądź minimalnie nawilżoną, tylko żeby ta pielęgnacja, żeby ten żel pracował na nawilżonej mocno skórze, również nawilżamy sobie opuszki. I teraz w momencie, kiedy myjemy twarz żelem, również możecie jeszcze dowilżać, również możecie jeszcze pod kran podłożyć palce i jeszcze pracować tak, żeby tym żelem ładnie popracować na skórze. Wypłukujemy żel. Pamiętajcie też o tym, żeby nie trzeć skóry, żeby nie kółkować, żeby ona była cała biedna, aż bordowa, tylko wykonywać takie delikatne, wymiatające ruchy.
I teraz po umyciu skóry żelem osuszamy ją. No i teraz kolejny taki element, możecie też znaleźć w social mediach wiele takich dziwnych mitów na temat tego, jak to trzeba mieć swój ręcznik, jak to trzeba mieć po prostu na kupce 30 ręczników, albo najlepiej 60, rano jeden, wieczorem kolejny. Powiem tak, różne rzeczy są istotne, wiele rzeczy jest istotnych, ale też nie popadajmy w jakąś obsesję. Więc jakie jest moje zdanie na ten temat? Owszem, wystarczy mieć swój ręcznik, natomiast coś, co ja rekomenduję i coś, co mi się mega sprawdza, to po prostu pudełko z tymi szarpanymi chusteczkami i ja takimi chusteczkami, które stoją u mnie koło umywalki, po prostu sobie osuszam delikatnie skórę, no i te chusteczki wyrzucam. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten element, ciekawa jestem, czy już wprowadziliście pewne nawyki, czy jeszcze nie. Natomiast tutaj po umyciu w ten sposób traktujemy skórę. Z ręcznikami kuchennymi jest różnie. Jeżeli masz ręcznik kuchenny, który jest w miarę miękki, to wszystko w porządku. Gorzej, jak masz taki sztywny, ostry ręcznik kuchenny, no to wtedy nie rekomenduję, żeby nim osuszać skórę. Kolejny element, o którym chciałam powiedzieć, to są płatki kosmetyczne. I teraz, płatki kosmetyczne to jest taki element, który jest na półce u każdej z nas. Oczyszczamy nimi skórę, tak? Używamy do toniku i do różnych innych elementów naszej pielęgnacji. I teraz płatki kosmetyczne, pamiętajcie, że żeby nie używać płatków kosmetycznych na sucho. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby nie brać płatka kosmetycznego, żeby na niego nie wylewać dwóch kropli toniku i szorować po tej skórze tym płatkiem, tak? Więc jeżeli używasz płatków, to pamiętaj, aby obficie zwilżyć ten płatek, aby obficie go zwilżyć żelem, aby obficie go zwilżyć tonikiem, tak żeby po tej biednej skórze nie szargać tym suchym płatkiem. Kolejny element, kosmetyki aplikujemy na suchą i czystą skórę. Tutaj wydaje się to oczywiste, natomiast nie zawsze tak jest. Więc kosmetyki aplikujemy na czystą i zawsze suchą skórę, choć są wyjątki, o których będzie później. I teraz taki element, z którym bardzo dużo osób ma problem, a to też wydaje się takie oczywiste. Domyślam się, że jak aplikujecie sobie elementy pielęgnacji na skórę, no to to jest bardziej taki intuicyjny, tak? Czyli no dobra, to tutaj dwie pompki, no dobra, to tutaj pół pompki, a to pipetkę, nie? I teraz bardzo często jest tak, w mojej praktyce skineksperta się z tym spotykam, że pani ma problem z danym kosmetykiem. Pani Kasiu, bo on jest za ciężki. Pani Kasiu, a tego jest za dużo. I wtedy co ja rekomenduję, żeby używać mniejszej ilości danego kosmetyku. Bo jest taka tendencja, że słuchajcie, jak my nałożymy dwie pompki tego kremu, no to przecież ten krem lepiej zadziała, nie? Jak będą dwie pompki tego kremu. Nic bardziej mylnego. Krem tak samo zadziała, a skóra może wam po prostu wyrzucić jakieś krostki, przesycić się i powiedzieć: za dużo mi tego nakładasz. Więc teraz, jak moje drogie, będziecie miały nowe elementy, to się szczególnie właśnie tyczy nowych elementów pielęgnacji, kiedy wprowadzacie coś nowego, bo jeżeli macie swoją stałą rutynę, to wiadomo, że tutaj nic was nie zaskoczy i jesteście w stanie sobie operować tą ilością. Natomiast teraz, jak będziecie miały nowe kosmetyki, a myślę tutaj, że raczej poszłyśmy w serię, czyli raczej będzie nowe serum, nowy krem, nowy żel, to zalecam wam, żeby zacząć od mniejszych ilości, ponieważ lepiej jest zacząć od kilku kropelek serum i stwierdzić, kurczę, to mi nie wystarcza, dołożę więcej, niż pakować tej skórze dużej ilości. Więc teraz, jak będziecie miały te nowe kosmetyki, to taka moja wskazówka: zacznijcie sobie od mniejszych ilości i obserwujcie skórę, co ona wam mówi. I teraz. Bez względu na to, jaki kosmetyk aplikujecie, czy aplikujecie serum, czy aplikujecie kremę, czy żel wcześniej wspomniany, to proszę Was bardzo, nie trzemy skóry, tylko delikatnie wklepujemy.
ponieważ my mamy taką z automatu, mamy taki odruch, że jak już dorwiemy się do tego kremu, no to nakładamy ten krem, no i lecimy z tą skórą. Ta nasza skóra biedna jest czerwona cała, aż bordowa, podrażniamy ją, a to również nie zmieni działania danego kosmetyku. A bardzo taką ważną wskazówką jest skóra wrażliwa, skóra naczyniowa, która tym bardziej powinna być bardzo delikatnie takim pacaniem, delikatnym sklepywaniem. Ta skóra powinna być traktowana. Więc niech wejdzie Wam w krew taki nawyk, żeby tą skórę delikatnie rozprowadzić ten kosmetyk i delikatnie sobie go przyklepać. A już szczególnie mówię tutaj skóry wrażliwe i skóry naczyniowe. No i teraz, jak już wszystkie te elementy znamy, pielęgnację dzienną mamy zaaplikowaną, no to sobie cały dzień z tą pielęgnacją funkcjonujemy. No i teraz kolejny taki element, o którym warto pamiętać, i do czego ja zawsze zachęcam, i mogę Wam powiedzieć, że wpłynie to na stan Waszej skóry i na pewno zauważycie, że ta skóra się zmieni. To jest zmywanie makijażu po powrocie i te do domu. Czyli w momencie, kiedy pracujesz, strzelam do godziny 15, 16, 17, a kładziesz się spać około godziny 22, 23, no to po co tyle godzin chodzić w tym makijażu, tak? Jeżeli jesteś w domu o 16, a kładziesz się o 22, 17, 18, 19, 21, 22. To jest 5 godzin, gdzie ta twoja skóra może oddychać, może sobie odpoczywać, a ty ją kisisz w tym make-upie i w tych zanieczyszczeniach całego dnia. Więc po powrocie do domu zawsze zmywamy makijaż. Nie mówię absolutnie dziewczyny, że to ma być tak, że rzucacie torby z zakupami i biegniecie do łazienki, bo już trzeba zmyć make-up. Nie, nie. Po prostu oczyszczamy tą skórę, dajemy jej oddychać i ja za chwilę powiem wam, w jaki sposób to zrobić. I teraz to jest taki element, którego szczerze żadna z moich klientek, których mam setki, żadna z moich klientek tego nie robiła. Żadna z moich klientek nie zmywała make-upu po powrocie do domu i bardzo jakby zdziwiły się z mojej rekomendacji, z mojego zalecenia. No i każda jak jeden mąż powiedziała, że to bardzo zmieniło skórę, ta skóra oddycha, odpoczywa, więc to jest bardzo fajny nawyk. Kolejny element, już teraz chodzimy sobie w tym zmytym makijażu i zbliżamy się ku wieczorowi. Pielęgnację wieczorną nakładamy nie wcześniej niż godzinę przed snem. I teraz o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że szczególnie tutaj w naszej pielęgnacji i w naszej linii Skin Mission, tak poukładaliśmy te kosmetyki, żeby te kosmetyki, które macie dedykowane pielęgnacji wieczornej, one działały wieczorem, one działały w nocy. W nocy mamy zupełnie inne mechanizmy, jeżeli chodzi o pracę skóry. To jest właśnie taki moment, kiedy ta skóra wszystko bardziej absorbuje, więc większość tych silniejszych ser, tych aktywnych ser właśnie jest przeznaczona na noc. I teraz bardzo często panie robią coś takiego, że właśnie po tym przyjściu do domu i po zmyciu makijażu, bądź gdzieś w okolicach 18, one już nakładają pielęgnację wieczorną. Nie, starajcie się, ja nie mówię, że to jest błąd absolutnie, natomiast chcę zrobić wszystko, żeby zintensyfikować działanie tych kosmetyków, więc pamiętajcie, żeby tą pielęgnację wieczorną nałożyć sobie nie wcześniej niż godzinę przed snem. Pół godzinki, godzinę przed snem i idziemy. My odpoczywamy, a pielęgnacja dla nas pracuje. Kolejny element, nigdy nie kładziemy się spać w makijażu. Moje drogie panie, nawet jeżeli jesteśmy zmęczone, nawet jak jesteśmy po jakiejś imprezie, to zmywamy makijaż i dopiero kładziemy się spać. No i tutaj taka być może dla kogoś śmieszna informacja, natomiast niesamowicie ważna. Chciałabym, żebyście pamiętały, że nasza twarz kończy się na dekolcie, okay? Czyli dbamy nie tylko o twarz, ale dbamy również o szyję, dbamy również o dekolt. To są elementy, które są bardzo często pomijane, a niesamowicie istotne. I później w pewnym wieku okaże się, kurczę, ta moja twarz jeszcze wygląda tak w miarę, ale ta szyja i ten dekolt, co się tutaj wydarzyło?
Więc pamiętajcie w pielęgnacji, że nasza twarz kończy się tutaj, na dekolcie. Ok, a myślę, że z tych kwestii technicznych to miałybyśmy wszystko. Mam nadzieję, że ciekawe informacje, mam nadzieję, że wprowadzicie sobie je w życie i dacie znać, jak one się sprawdzają. A teraz chciałabym już wejść konkretnie w takie wskazówki, jak posługiwać się tymi naszymi kosmetykami. Rozpisałam sobie skóra normalna lub sucha, skóra mieszana albo tłusta. Tutaj, jeżeli chodzi o tą skórę normalną lub suchą, to tutaj też będą skóry wrażliwe, podrażnione, takie delikatne. I teraz tak, chciałabym najpierw powiedzieć Wam o tym, w jaki sposób poruszać się po oczyszczaniu porannym. I teraz tak się gdzieś jakby utarło, że no, rano wstajemy, to musimy koniecznie zmywać tą skórę. I teraz powiedziałabym tak, taka propozycja dla Was. Jeżeli masz taki nawyk mycia, no to w porządku, aczkolwiek zachęcam Cię do tego, że jeżeli masz skórę normalną i suchą, i jeżeli ta skóra nie ma rano pojawiającego się sebum, nie jest zanieczyszczona, tak jak w przypadku skór mieszanych tłustych, które po prostu czują tą ciężkość, czują te zabrudzenia, czują to sebum, tak, ta skóra jest klejąca i chcą już ją oczyścić, to jeżeli masz skórę normalną i suchą, to możesz na spokojnie Twoją poranną rutynę rozpocząć po prostu od toniku. Nie ma potrzeby, żebyś myła ją żelem i jeszcze dodatkowo tonikiem. Więc odśwież sobie ją tylko tonikiem. Natomiast jeżeli chodzi o skórę mieszaną i tłustą, to tutaj rekomenduję, żebyś użyła żelu do mycia i później stonizowała tą skórę. Bo powiem tak, mycie, bez względu na to, jak delikatne preparaty mamy, no to wiadomo, że preparat myjący ma za zadanie coś nam zmyć. Więc jeżeli Twoja skóra jest normalna, a jeszcze tym bardziej sucha, no to po co od razu z rana pakować jej, po co od razu działać na nią preparatem myjącym. Więc tutaj takie sugestie, jeżeli masz skórę normalną, suchą, to tonik z rana jako Twój pierwszy krok. Jeżeli masz skórę mieszaną lub tłustą, to jak najbardziej użyj sobie najpierw żelu, a później popraw tonikiem po dokładnym zmyciu. I teraz mam tutaj dla Was pielęgnację poranną. I to są też takie moje propozycje, moi drodzy, dla skóry normalnej, skóry suchej, czytaj też podrażnionej, wrażliwej. I skóry mieszanej lub tłustej. Zrobiłam Wam takie sety, które w mojej opinii na początek przygody właśnie z naszą marką, z naszą linią, będą dla Was najbezpieczniejsze, najbardziej optymalne, a później z biegiem czasu będziecie mogli sobie tą pielęgnację na bazie tego, co zaobserwujecie, będziecie sobie mogli rozszerzać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pielęgnację poranną skóry normalnej, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, rano wystarczy tą skórę sobie tylko stonizować i taki set, który ja bym widziała dla skóry normalnej rano, to będzie jako pierwszy krok, oczywiście po tej tonizacji, mgiełka witaminowa, następnie lekkie serum hialuronowe, ponieważ zawiera kwas hialuronowy, ekstrakty. Więc ono świetnie będzie dbało o Waszą skórę, o nawilżenie w ciągu dnia i też ono jest na tyle lekkie w konsystencji, że będzie ładnie Wam się tutaj, będzie ładnie maczowało z kremem i z Waszym ewentualnym make-upem. I przy skórach normalnych tą rutynę poranną zakończyłabym kremem ceramidowym Daytime Hydration. Jeżeli chodzi o skórę suchą, wrażliwą, podrażnioną, przesuszoną, tak, to tutaj zaczęłabym od mgiełki tonizującej, później znowu dla złagodzenia, dla nawilżenia nałożyłabym Power Hyaluron i tutaj postawiłabym na All Day Comfort, tak jak pamiętacie z ostatniego naszego szkolenia, to jest bardziej krem pierzynkowy i on tutaj będzie idealny, żeby przez cały dzień tej skórze suchej, podrażnionej zapewnić tą pierzynkę i ten komfort.
Natomiast jeżeli chodzi o skóry mieszane lub tłuste, to są takie skóry, które boją się pielęgnacji. To są takie skóry, które boją się zbyt dużej ilości elementów tej pielęgnacji, żeby coś nie zapchało, żeby skóra się nie pogorszyła, żeby coś nie wyskoczyło. Więc przygotowałam tutaj dla Was zestaw, który w mojej opinii będzie najbezpieczniejszy i który w przyszłości możesz sobie po obserwacji skóry miesiąc, dwa, możesz sobie ten zestaw rozwinąć. Więc tutaj, jeżeli masz skórę mieszaną tłustą, to po przemyciu jej żelem hialuronowym, po stonizowaniu tonikiem, nakładasz sobie mgiełkę witaminową i nakładasz krem ceramidowy Daytime Hydration. I tak bym widziała, moi drodzy, wasze pielęgnacje poranne. I najlepiej jest właśnie wprowadzić sobie taką opcję, później sobie dokładać, obserwować tą skórę. Może to troszkę zabrzmi mało marketingowo, natomiast ja tutaj jestem po to, żebyście były jak najbardziej zadowolone, zadowoleni, żeby te kosmetyki jak najbardziej współgrały z waszymi skórami, więc powiem, że lepiej zacząć sobie właśnie od mniejszej ilości i powolutku dokładać sobie, tym bardziej, że jeżeli do tej pory miałyście inne kosmetyki, no to tutaj będzie duża zmiana. Pamiętajcie, że te nasze kosmetyki, one są naszpikowane składnikami aktywnymi, bardzo wartościowymi. Tak? Więc mówię, powolutku obserwować skórę, jak ona się zachowuje po którymś kosmetyku i możecie sobie na spokojnie dokładać, bo zobaczcie, taka ciekawostka. Po pierwsze, każdy z Was na chwilę obecną ma do tej pory miał inną pielęgnację. Każdy z nas nie ma dwóch tych samych pielęgnacji. Dwa, ważny element, każdy z nas ma inną skórę, tak? Może być skóra normalna, ale ta skóra normalna u pięciu innych osób jest zupełnie inna. Więc zachęcam Was do tego, żeby sobie powolutku podejść do tej pielęgnacji. Mamy pielęgnację poranną. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej pielęgnacji, jeszcze macie jakieś wątpliwości, co dla siebie wybrać, to dajcie znać. Możecie też pisać tutaj w międzyczasie, jak te zestawy, czy też tak czuliście, że właśnie taki zestaw chcecie do swojej skóry wybrać, bądź jak jeszcze macie jakieś pytania, to piszcie sobie, za chwilkę na nie odpowiemy. Pielęgnację poranną sobie aplikujemy, no i lecimy sobie. Nakładamy jakiś make-up, nakładamy jakieś BB. Tutaj oczywiście, moi drodzy, oczywiście brakuje nam elementu filtra, który możecie sobie stosować, ten, który do tej pory macie, natomiast my też nad tym będziemy pracować, żeby na ten sezon letni, wiosenny też jakiś filtr się pokazał. No i co, śmigamy sobie do pracy, wychodzimy, jesteśmy sobie w make-upie bądź w lekkim BB. No i teraz przechodzimy z pracy. No i przechodzimy z pracy. Jak już wiecie z pierwszego slajda z tipami, co robimy, oczyszczamy skórę lub demakijaż robimy, bo teraz tak, osoba, która ma makijaż, no to wiadomo, że tutaj używamy naszego żelu i toniku, żeby tą skórę oczyścić, ale może być osoba, która po prostu sobie chce, nie ma makijażu i chce sobie tą skórę oczyścić, to również możesz do tego znowu użyć żelu i poprawić tonikiem. No i teraz pytanie, no dobra, no to umyję teraz tą skórę. Pielęgnacji wieczornej nie mogę nakładać, bo jest godzina 17, 16 bądź 18. No to co teraz? I przygotowałam tutaj dla Was takie sety, które się składają dosłownie z dwóch produktów, które pozwolą Wam odświeżyć tą skórę, dać jej taki po całym dniu takiego schodzenia, zmęczenia, dać jej taki powiew świeżości. I teraz dla skóry normalnej możesz sobie użyć swoich elementów pielęgnacji dziennej. Znowu po tym oczyszczeniu, po tym demakijażu spryskać mgiełką i nałożyć krem Daytime Hydration. Tutaj skóra sucha, która miała na dzień pierzynkę, to żeby tej skóry też za bardzo nie obciążać, możesz sobie również tutaj zastosować Daytime Hydration po mgiełce. No i skóra mieszana, również mgiełka plus Daytime Hydration. Więc to jest taka reaplikacja bardzo uniwersalna,
która będzie pasowała każdemu typowi skóry. Oczywiście obserwujcie, te nasze kremy, one są w Erlesie, więc te, które ja testowałam, bardzo dużą ilość z tego Erlesa wychodzi, więc spróbujcie sobie na początku pół pompeczki, jak będziecie miały świeże te kremy w domu, spróbujcie sobie pół pompeczki nałożyć i czy to będzie wystarczające. No i teraz z tą popołudniową reaplikacją, z tym popołudniowym odświeżeniem chodzimy sobie do wieczora. Tutaj od razu Wam powiem, że bardzo dużo osób sobie chwali właśnie tą reaplikację, ponieważ jest w ciągu dnia taki moment, że my się czujemy takie ciężkie. Teraz jak kaloryfery idą pełną parą, jak są duże zmiany temperatury na zewnątrz, to my też mamy taką właśnie potrzebę takiego odświeżenia, jak ja to mówię, dodania szklanki wody tej skórze, więc to jest właśnie ta popołudniowa reaplikacja, będzie tą szklanką wody. Jestem ciekawa Waszej opinii, dajcie też znać, jak wprowadzicie tą metodę w życie. Kolejnym naszym punktem jest pielęgnacja nocna. I teraz, tak jak wcześniej wspomniałam, aplikujemy ją nie wcześniej niż na godzinę przed snem. Jak mamy już tą pielęgnację z reaplikacji, to możecie sobie spokojnie w tym momencie przemyć tą skórę tylko tonikiem, bądź delikatnie ją odświeżyć pod tą pielęgnację nocną. I tutaj przygotowałam dla Was znowu trzy sety, takie podpowiadajki, co możecie sobie wykorzystać dla skóry normalnej, suchej, podrażnionej i skóry mieszanej tłustej. Zacznijmy sobie od skóry normalnej. Jeżeli masz skórę normalną, to tutaj jak zwykle primerem będzie mgiełka witaminowa. Tutaj na dzień mieliśmy hialuron, więc tutaj świetnym uzupełnieniem teraz na noc będzie serum kolagenowe. No i przykrywamy tą skórę Nighttime Recovery, czyli naszym kremem ceramidowo-peptydowym, który zadba tutaj wraz z połączeniem z kolagenem, zadba tutaj o tą naszą powerful regenerację, anti-aging i silne działanie przeciwstarzeniowe. Jeżeli masz skórę suchą, to możesz wykorzystać ten sam zestaw, który ma skóra normalna. Natomiast przetestuj sobie. Jeżeli okazałoby się, że ta kombinacja nie daje Ci wystarczającego komfortu, a przy skórach skrajnie przesuszonych może tak być, choć ja przy skórze suchej testowałam Nighttime Recovery i był dla mnie wystarczający, ale możesz dla skóry suchej mieć taki set, ale możesz jeszcze to trio, mgiełkę, kolagen i recovery, możesz go jeszcze przykryć pierzynką All Day Comfort i to już będzie takie mocne ukojenie, taka mocna bomba składników aktywnych dla skóry. I teraz, jeżeli masz skórę mieszaną lub tłustą i znowu chciałabyś bardzo spróbować tych naszych kosmetyków, ale obawiasz się, czy rzeczywiście one będą trafione i czy rzeczywiście nie będą zbyt bogate dla Twojej skóry, to tutaj proponuję Ci zacząć od mgiełki. Później jako serum, pamiętacie, że w pielęgnacji dziennej dla skóry mieszanej lub tłustej nie było serum, tylko była mgiełka z kremem dziennym ceramidowym. Więc tutaj możesz sobie wprowadzić mgiełkę. Na mgiełkę możesz sobie użyć właśnie Power Hyaluron, ponieważ on będzie lekki, będzie lekko nawilżający, ma też lekką konsystencję, więc on się szybko w Twoją skórę wchłonie, a zadba o tą barierę hydrolipidową i ją odbuduje. I to możesz przykryć Nighttime Recovery, który też, pomimo tego, że zawiera bogactwo składników aktywnych, jest kremem bardzo leciutkim. Więc tak bym widziała Wasze propozycje nocne. Tu również napiszcie mi, czy tak sobie to ułożyłyście, czy może w jakiś inny sposób, może macie jakieś pytania odnośnie właśnie tych pielęgnacji nocnych, może widziałyście lub miałyście zaplanowane jakieś inne zestawy, to również zadajcie pytanie, ja na nie odpowiem. I teraz jedną ważną rzecz, zanim przejdziemy sobie, moi drodzy, do pytań, to tutaj chciałabym o tym Wam przypomnieć, że zarówno kolagen, jak i hialuron muszą być aplikowane na wilgotną skórę. Więc jeżeli macie mgiełkę, a myślę, że tutaj mgiełka będzie must have'em wszystkich pielęgnacji,
To jeżeli macie mgiełkę, to oczywiście zawsze pod mgiełkę, zawsze na mgiełkę kolagen bądź hialuron. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli tej mgiełki nie macie, to żeby ta skóra była lekko właśnie zwilżona, ponieważ i kolagen, i hialuron, i kwas hialuronowy to są takie elementy, które wodę bardzo lubią. Przepraszam. Dobrze, dzisiaj króciutko, dlatego że dzisiaj same takie techniczne elementy. Przejdźmy sobie teraz do pytań. Ja tutaj zatrzymam udostępnianie, przejdę sobie do pytań i powiedzcie mi proszę, czy coś Wam się nasunęło odnośnie tych nawyków, czy coś Wam się nasunęło odnośnie tych setów, które wcześniej wymieniłam, czy coś jeszcze macie do tego jakieś pytania, jesteście przed zakupami i jeszcze coś Was, macie jakieś wątpliwości. Ja wolę na ręce, nie używam płatków. Tak, Małgosiu, dlatego powiedziałam, że to jest dla osób, które używają płatków. Natomiast tutaj powiedziałaś, tutaj wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chodzi o właśnie aplikację tych wszystkich produktów, aplikację tych wszystkich kosmetyków, to tutaj ja Wam też proponuję, ponieważ dużo osób, no może ten krem z tego Airlessa ciężko będzie jakby na swoją twarz bezpośrednio aplikować, natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju elementy sera z pipetką, no to tutaj bardzo dużo osób aplikuje jakby bezpośrednio na skórę. I to jest też ok. Natomiast najlepszym patentem jest aplikowanie na zagłębienie dłoni. Tak, rozmieszać sobie to i właśnie takimi ruchami. Pamiętajcie o tym, że nie kulkujemy, nie trzemy. Myślę, że to głównie wyciągniecie z naszego dzisiejszego spotkania. Tylko nakładamy sobie wszystkie elementy na dłoń i sobie delikatnie tak przyklepujemy. Jeszcze kolejna bardzo ważna informacja. Ze względu na naturalność i bezpieczeństwo naszych składników aktywnych, to póki, moje drogie, nie mamy kremu pod oczy, a będzie piękne serum pod oczy, natomiast już w styczniu, to pamiętajcie, że jak aplikujecie sobie, dajmy na to, serum kolagenowe czy serum z kwasem hialuronowym, to tymi oparami, które macie na opuszkach, możecie delikatnie sobie tutaj przeklepać okolice oka. Oczywiście uważajcie, żeby nic się nie dostało do worka spoiwkowego, bo będzie ała. I tak samo bierzemy sobie krem, rozsmarowujemy sobie go, przyklepujemy sobie delikatnie opary na szyjkę, dekolt i opuszki tutaj bezpośrednio. Szczególnie tutaj zachęcam Was, żeby to serum z kolagenem, ten Supreme Collagen, nakładajcie sobie go w okolice oka. Ja nie mam tych produktów. Moja skóra, nie ukrywam, że się zmieniła. Ja bardzo czekam na nie. Ja miałam tak mięciutką okolicę oka po tym Supreme Collagen, że to jest niewiarygodne. Więc też sprzedaję Wam patent, jak te produkty wykorzystać. Wracając do tego, co napisała Małgosia. Małgosiu, tak. Jak najbardziej możesz tonik dawać na zagłębienie dłoni i też się nim, jak to się mówi, ochlapać. Jeżeli o demakijaż, to używam atomizera, łatwiej idzie zmyć makijaż. Jeżeli masz taki produkt, to jak najbardziej. Mateusz, już wiem, że źle używałem toniku całe życie. No właśnie, to są takie elementy, z których my sobie nie zdajemy sprawy i odkrywamy czasem Amerykę. Natomiast ja zawsze mówię, że nasza skóra, pamiętajcie o tym, że nasza skóra to jest kombajn. To jest po prostu maszyna, to jest wielka maszyna, na którą wpływają te wszystkie trybiki, muszą odpowiednio działać. I pielęgnacja to jest jedno, natomiast właśnie tutaj technika taka, tu zbywanie makijażu po pracy, tutaj aplikacja, tutaj ten element, ten. I wierzcie mi, moje drogie, że mam nadzieję, że przy mnie odkryjecie jakby te kosmetyki i w ogóle pielęgnację na nowo zupełnie. I też możecie mi wierzyć, że to działanie tych kosmetyków będzie zupełnie inne. Tutaj jeszcze Maksiu napisał świetne informacje. Kasiu, a co polecasz dla panów po goleniu? Czy któryś z tych kremów będzie dobry? Dziękuję. Tak, ja już mówiłam ostatnio na naszym szkoleniu.
że tutaj wszystkie te elementy panowie jak najbardziej możecie sobie wykorzystywać. Więc na przykład panowie mogą sobie, u panów widziałabym tak, na pewno widziałabym mgiełkę, bo dlaczego? Dlatego, że wy musicie mieć prostą, łatwą aplikację i szybką. Tak więc mgiełka jest na tyle bogata, że wystarczy wam aplikacja tej mgiełki. No i na to tutaj, jeżeli chodzi o panów po goleniu, to myślę, że tutaj All Day Comfort będzie odpowiedni. Tylko powiedziałabym też, wiadomo, że panowie też mają różne skóry, tak? Bo są panowie, którzy mają suchą skórę podrażnioną, więc będzie fajny All Day Comfort. Natomiast są panowie, którzy też mają skóry tłuste, więc będzie fajny Daytime Hydration, który jest lżejszy. Więc na dzień, w momencie, kiedy wstajemy, to tutaj panowie przypuszczam, że się nie myją, w sensie nie myją twarzy, bo nie mają takiej potrzeby, więc stonizować sobie tą skórę, zrosić sobie szybciutko tą mgiełką i nałożyć wybrany krem. A później po powrocie z pracy czy po całym dniu, to znowu możecie sobie mgiełką i kremem odświeżyć, żaden problem. No i na wieczór też możecie sobie nałożyć mgiełkę i na to, bo już tutaj do serwas nie przekonuję, aczkolwiek też panowie się znajdą, którzy sera będą nasze stosować, więc możecie sobie, dajmy na to, na dzień mieć daytime hydration, a na noc mieć konkretniejszy krem, czyli all day comfort. Musicie sobie tutaj potestować, ale jak najbardziej panowie mogą taką, myślę, że ta mgiełka będzie u panów rozwiązywać dużo problemów, bo ona jest po prostu szybka, bach, bach, a coś na tej skórze wartościowego leży. Dobrze, moi drodzy, czy wy macie jeszcze jakieś pytania? Ja sobie przewidziałam na dzisiaj 45 minut, jest 20:45, po prostu idealnie. Dzisiaj nie przegadałam. Chciałam wam, jak jeszcze macie jakieś, Maksiu, super mgiełkę już testowałam. No, mgiełka jest rewelacyjna. To jest po prostu no, strzał w dziesiątkę. Powiem wam szczerze, że jak ja gdzieś padła idea tej mgiełki, no to mgiełka do tej pory wydawała mi się, no kurczę, to jest fajny bajer, ale czy ona jest niezbędna w tej pielęgnacji? Szczerze, odkąd ją mam, uważam, że jest niezbędna. Powiem wam, nie tyle dla składu, co dla tego uczucia i tego zapachu, który poczujecie, to jest po prostu obłędna. Kończąc już tutaj, bo widzę, że nie macie więcej pytań, więc albo moje szkolenia są wyczerpujące, albo po prostu już macie zakupy zrobione i nie ma odwrotu. Natomiast chciałam Wam też jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że my na takich konkretniejszych, dalszych szkoleniach spotkamy się już w nowym roku. W tym roku będzie jeszcze jedno, ale nie będę Wam spoilerować. Będziecie mieli zapowiedź. Więc chciałabym Wam w przyszłym roku, i tutaj też proszę Was o naprawdę krótki komentarz na czacie. Jesteśmy w swoim towarzystwie, więc myślę, że czujecie się komfortowo. Chciałabym Was prosić o taki krótki komentarz, czy na przykład to szkolenie, które było dzisiaj, tak, czyli właśnie takie bardziej techniczne, jakieś wskazówki, jakieś połączenie. Napiszcie mi tylko, czy to jest dla Was OK. Więc piszcie mi, czy takie szkolenia są dla Was OK, właśnie z takich ciekawostek. A ja w międzyczasie tylko powiem, że coś, co chciałam zrobić w dalszej części z Wami, to na pewno chciałam na naszym następnym szkoleniu, jak już będziecie miały te produkty, już będziecie mogły ich doświadczyć, to chciałabym bardziej wejść już w skórę, czy rzeczywiście wiecie wszystko na temat swojej skóry, żebyście mogły ją jeszcze lepiej ocenić, tak? Też jeżeli będziecie chciały, to możemy sobie chcieli, to możemy sobie zrobić właśnie jeszcze typowo pod Waszych klientów, pod dobór kosmetyków, tak? Chciałabym wchodzić z Wami po kolei w te tajniki skóry. Przerobimy sobie też problemy skórne, to na pewno. No i tak mniej więcej chciałabym, żeby to wyglądało. Dobrze, zerknę sobie tutaj. Magda pewnie, że tak, techniczne, super, uwielbiam dodatkowe wskazówki. Kasiu, tak jak najbardziej, dziękuję Wam bardzo. No to dobrze, to ja słuchajcie tak, generalnie ja mogę mówić godzinami i na pewno na przyszły rok do końca ja już mam o czym do Was mówić, więc tutaj spokojnie.
Więc jeżeli Was to tylko ciekawi i jeżeli ta forma jest dla Was okej, no to się niesamowicie cieszę. Aniu, bardzo wartościowa, praktyczna wiedza. Bardzo się cieszę, też przekazuję serduszko, serduszko. Dobrze, proszę tutaj mój support o zakończenie nagrywania. Znajdziecie oczywiście znowu sobie.